Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest i jest dzisiaj ze mną Marek. Dzień dobry. I będziemy dokończać naszą nową bazę, której wy jeszcze ogólnie nie widzieliście, a bazę zaprojektował mi ostatnio Erwinek i powiem wam, jest mega. Takiej bazy jeszcze w The Forestie, przynajmniej u mnie na kanale, nie było. Nawet ja byłem zdziwiony, jak zobaczyłem. A to jest taka wersja na razie jeszcze, powiedzmy sobie, może nie alfa, ale może beta. To drugi bizar gdzieś tu był? Gdzie są drugie sanie? Ty, trochę tego drzewa tu faktycznie leży, dobra. Dobra, ja to zawiozę tym pierwszym. No. Ale gdzieś tu był drugi wózek chyba, nie? Czy mi się wydawało? Nie wiem. Jest, stoi, dobra. Ostatnio jak grałem, to już miałem ten, miałem 12 dzień, to mi przyszły te takie ulepszone te mamuty. O, chyba Marka wyrzuciło. Dobra, możemy jechać. Więcej nie wejdzie. No, tak ogólnie wygląda moja baza, dokładnie projekt tej bazy. Musisz napisać do Kukiego, żeby cię przerzucił, bo ja nie mogę wyłączyć gry. Mam nadzieję, że usłyszał. Dobra, tu mamy prawie połowę tej altany. Ale myślę, że w tym odcinku zdążymy, czy uda nam się zrobić tą altanę i może połowę następnej. Pokażę wam, co jeszcze mam fajnego. Naprawdę są takie rzeczy teraz po update'cie powchodziły, że głowa mała. Jezu, zanim ja to wszystko poznajduję, gdzie to poleciało? Ty, patrzcie, jak ten zając zapieprza. Masakra. O dziwo, nie ma kanibali, ja tak ogólnie ich nie wywołuję, ale fajnie jakby ich nie było. Wtedy można dużo rzeczy pobudować. W miarę szybko i sprawnie to idzie. Jak samo, to sami wiecie, jak to idzie. Jak krew z nosa. Cyk, dobra. Chyba tu jest 11. A co tu podjadę, sobie sprawdzę. No nie, więcej nie mogę. Dobra, mamy komplecik. Oki. Parę patyków sobie wezmę przy okazji. 10, bo więcej chyba nie mogę wziąć. Ale to spoko, na razie ten, na razie sobie po prostu pozbieramy te pale, a później będziemy wozić wózkiem patyki, tak żeby całą tą altanę po prostu wziąć i dokończyć. Mareczka dalej nie ma, on tam chyba ma problemy, żeby wejść na TSA ogólnie.
ale myślę, że zaraz ktoś tam będzie z admin, po prostu weźmie i go przerzuci. No i wróci do was na odcinek, tak? Dobra. Cyk. W miarę fajnie to idzie, w miarę sprawnie. Dobra, to jeszcze zostało nam niecałe 30 pali. A ja więc raz się wam pokażę, jak wygląda moja baza, dokładnie projekt mojej bazy. Tu jest taka ścieżka, jeszcze jest niedokończona, ona pójdzie dokładnie do tamtej chatki, którą tam na dole widzicie. Także to będzie taka ścieżka przez całą mapę. Tu mamy tak zwane ogródki. O, patrzcie, kto przyszedł, Czesław. Oni też przyszli zobaczyć moją nową bazę. Siema, co tam? Tutaj mamy takie różne właśnie ogrody. Tu nawet już, o, jagody rosły, patrzcie, jak fajnie, cyk. Tu też można coś pozbierać. Panowie, ale jak pójdziecie, to idźcie ścieżką. Nie tak, że tu będziecie łazić ten, mi tutaj po moich tych. O, i tak sobie możesz tu chodzić, jak chcesz, to tak tu chodź. Ale nie po tym, ale nie po... Nie po moich tych... po moim ogrodzie. Dobra. Dalej mamy tak, czekajcie, dalej tu mamy takie coś. Patrzcie, tu mamy taki stół obrad. Tu ogólnie będziemy, tutaj ogólnie będziemy siedzieć przy jednym stole. Będziemy grać z kanibalami w karty. Wigilię nawet tu możemy z nimi zrobić. Tak więc myślę, że to będzie dosyć to tak bardzo fajnie. A jeśli będę grał sam i będzie mi smutno, to tu mam takiego, o, takiego sobie kanibala, po prostu sztucznego, można nawet powiedzieć. Czekaj, bo idzie Czesław. Czesław, chcesz sobie usiąść, czy co? Chłopcy, gramy w karty? Nie? Nikuchu? Oż ty kurde. Co żeś to? No to, no, no. Chciałem w karty zagrać z wami, żeście nie chcieli. No. Taki mocny był. Skubany, no. No ty skubany, patrzcie go. Czekajcie, ja go ogólnie wezmę. Pyk. Tutaj go wrzucimy go na grilla. To jest ogólnie taki... Taki dosyć duży grill. Tylko nie mogę na razie zapalić chyba. Czy mi się deforest zwiesił? Nie, nie zwiesił się. Proszę zapalić grilla. O, tak. Dobra, Marian się pali. Weźmiemy jeszcze tutaj Czesława. Też go tu od razu na grilla wrzucę. Proszę wyrzucić. Gdzie on go wyrzucił? Czekajcie, bo Czesława nie widzę. No nic, oddać, dobra, może... Może Czesław się... Sam się spali, dobra. No i tu ogólnie patrzcie, tak jak mówię, tutaj z kanibalami te rzeczy, tutaj możemy sobie jakieś karaoke urządzić, nie? Dance party i te sprawy, jak najbardziej. Tu mamy fotel biskupa. Czemu fotel biskupa? No, bo jest tutaj wam takim właśnie miejscem, na którym można sobie wszystko fajnie obserwować. Także tu wszystko fajnie widać, o, można sobie niebo popatrzeć, pyk. Jest elegancko. Tutaj oczywiście kolejne altany. Tutaj mamy takie różne fajne zabawy, czyli między innymi taka wyrzutnia. Będziemy sobie kamieniami rzucać w wodę. No co będziemy robić? Możemy. Tutaj mamy to nasze molo. Jak krzyczy na mnie! Tu mamy nasze molo. Ogólnie z molem też będzie mały problem. Marek myślę, że mu wywalił prąd. Także myślę, że za chwilę chyba powinien do nas dołączyć. Także na Marka będziemy oczekiwać. Nie wiem, gdzie to ten darło, ten ryj, ale chyba gdzieś całkiem niedaleko, bo... O, jest Marek. Jest Marek, dobra, jest Marek z nami, tylko chyba ktoś go musi jeszcze na TS-a przerzucić w międzyczasie. No, i tak to mniej więcej tutaj wygląda. Halo, halo, Marku? Halo, halo? Krzyk, krzyk. Krzyk, krzyk, krzyk. Aha, jesteś. Powiedz Kukiemu, żeby cię przerzucił na ten. Powiedz Kukiemu, żeby cię przerzucił na... Pff, no.
na właściwy kanał, dobra. Oj, ty patrzcie, jaka tam ekipa przyszła, zobaczcie, no. Ty patrzcie, jaka tam ekipa idzie, zobacz, ty Marek, tam ekipa do nas idzie. Po drugiej stronie od jeziora idą do nas. Na karaoke idą. A to skubani. Dobra. Ona dzik na razie, jedziemy po drzewo. Jedziemy po... Dobra, wróciłem. O, jest Marek razem z nami już. Tam jakaś taka większa ekipa szła od jeziora, nie wiem skąd tam się wzięli. Właśnie nie wiem, prąd wywaliło. Nie wiem co się stało. A widzisz. Korki. Coś tam z korkami pamiętam. Musiałem włączać. Się ale najważniejsze, że jestem. Się dobry. Zdarza, no. Idę a i tak za dużo cię nie ominęło, wiesz? Miałem jedno spotkanie z kanibalami. Udało się? No, tylko dwóch. Jezus. A tam cała pielgrzymka szła drodze, nie wiem gdzie oni szli. Mam nadzieję, że mi bazy nie rozwalą. No właśnie, to będzie szkoda. Mamy save'a w razie czego. No tak. Ja coś w opcjach zobaczę, dobra. Teraz powinno być. No masz... i idę już pomagać. A sanki masz drugie? Nie mogę ich znaleźć, właśnie tam patrzyłem, koło domu nie ma. Ty, hop, hop, ty idą, patrz. Gdzie? W sześciu przyszli. Ale dostałem. Żyjesz? Żyję, żyję. Jeden leży. O kurde. Leży, leży. Czekaj, Marku. Zaraz cię podniosę. Żyjesz? Nie. Nie wierzę, mnie też zabił? Kurde, mnie też zabili, orzesz. To respał. Ale ja ci myślałem, że cię uleczyłem cię. Nie, ten. Bo no ten, we trzech na mnie skoczyli. Ale lipa. Dobra, ciśniemy tam z powrotem. Zbieramy i walczymy. To standardowo, bo otwieram te skrzynki. Ja otwierałem. Pozbierałem trochę, itemów mam. Pielgrzymka dalej siedzi. Ale ja tylko muszę katamę wziąć i już... Ja też, tutaj powinno jest moje. Powinno być dobrze, ekran. Ale... Aha, ale ja tu apapa nie mam żadnego, oj. Dobra, ja już. Czekaj, Marku, ja już idę. Dobra, jeden leży. Już biegnę. Trzech leży, dwóch uciekło. Ja już biegnę. Jeden do przybieg. A, zabiję już na easy jednego. Pop-up wezmę. Dobra, czterech leży. Dobra. Ale jaka lipa, jak mogło. Jak mogli nas zabić? A się zdarza. No tak, dobra. Czekajcie, gdzie są moje zwłoki? Tutaj. Jest mój plecak, elegancko. A można tych kanibali wziąć na samkinie? Nie można, szkoda właśnie. Bo bym ich do grilla bym ich spakował. I byśmy mieli kości na armor. A co, ty nie możesz też tych twoich samych znaleźć, czy co? Nie mogę właśnie. Zobaczę jeszcze, jak ty gdzieś tutaj byłeś, jak cię wyrzuciło, w tym miejscu stałeś. O, i są, patrz. No. Lol. Z całym asortymentem nawet. Dobra, ja na tą wieżę tu pakuję. No ja też, skończymy tą wieżę, potem ewentualnie możemy zrobić ten parkiet do karaoke. Dobra. To idą następni. Kolejna pielgrzymka? No. Gdzie? Chyba jeszcze nas nie zauważyli. A no. Dobra, to ja pojadę tam. Lepiej nas nie zauważyli. No, chyba zauważyli. Chyba tak. No. Już biegną. Ja się zajmę tamtymi. Cztery. Obiłem ich. Żyjesz?
Żyję, żyję, niespokojnie, już dwóch zabiłem. Kurde, ciemno się robi, dlaczego tak? No właśnie. Jaki głup... Dobra, leży. Ale ciemno się zrobiło. Masakra, nie? No. Dobra. Tutaj jeszcze są. Tutaj jeszcze są cztery potrzebne, a reszta to patyki. No tak. A spać chyba nie możemy iść, nie? Słucham? Spać chyba nie możemy iść tak szybko. Zobaczę. Ja od razu te patyki będę na wózek kładł, dobra? No. A jak się już się zmieści, to będę już do eku brał. Kurde, ale lipa, bo nie wiem, gdzie te one były. Kolej... Już sąsiedzi. Schronisko powinni wybudować dla nich. No już biegną. Jest jeden przy mnie. A to ten co uciekł. Jak zginęliśmy. Tak? No. Jezu, rękę i nogę mu ten. Wezmę go na grilla, bo się kości przydadzą na ten. Aha, dobra. Słyszałem jak drom... ten, drom się przez okay. chwilę. Zobaczę, czy można i spać, wiesz? Można? Chyba czekaj. O tej to już powinno może. Czekaj, ja potrzebuję cztery patyki, jakbyś wziął. Cztery patyki? To ja mam akurat cztery. Bo tutaj pozmieniali to z tym ogniskiem. No już idę. No. Bo kiedyś ognisko się rozwalało, nie? No właśnie, w ogóle się nie rozwalało. A teraz się nie rozwala, tylko się patyki, zużywają. Ja mogę iść spać, a ty Łukasz? Też mogę iść, no. Dobra, to idziemy. To będzie lepiej. No, w nocy nie będziemy ryzykowali. Dobra, bierzemy jedzenie. A on się dalej pali, od wczoraj. No. O, wody nie ma już. Trzeba poczekać. Ja bym go chciał na... Chce ci się pić, Łukasz? Nie, tak średnio. A bo jakbyś chciał, to ja mam garnek, który bym poszedł po picie, ten... Nie, na razie mi wystarczy. Dobra, to ja idę dalej patyki. A ja idę tam te drzewa pozwozić i... Dobra, ja patyki zbieram na wózek. Ale tu pusto już. Ty! Co? Tego nie było jeszcze. Czego idę zobaczyć? Jak kanibal długo poleży, nie? No to muchy się robią. A to nie widziałem, było to? Było, już od kilku miesięcy pamiętam. Może uwagi nie zwróciłem. Ja też na to nie zwracam uwagi, aż dopiero ten. Odkryłem to z 2 miesiące temu, ale to było przedtem, pamiętam. To chyba na początku 2015 dodali. A. Albo w połowie, nie pamiętam. Dobra, na wózek teraz te patyki. Z tych... Kurde, nie wiem, gdzie sanie położyłem. Dobra, mam. Dobra, ja tutaj te budowle ich niszczę, żeby mieć patyki, inne rzeczy. No. Przyda się, naprawdę. Dobra. Jest szczurka, a zabija ją. Ale to animacja zdejmowania skóry naprawdę. Dobrze, że to zrobili, tak realistycznie. No jest. Fajnie to wygląda, no, nie? Właśnie. No. Tutaj gdzie położyłem moje Ferrari, jak ja to nazywam.
no nawet dosyć patyków można na ten wózek położyć, tak? Nie powiem. To będzie na pół altany. No właśnie, zobaczę. Czy dalej jeszcze można te. Moim zdaniem powinni jeszcze dodać, jak się wózek przewróci, że wszystko wypada z niego. A. Byłoby realistyczniej. Ale się nie czepiajmy, jest to dopiero alfa. Dobra, tu zrobiłem już. Jeszcze. I jadę patyki. Dalej. Nie, te patyki ścinam dalej. Ile mam? 18, to akurat 20. Idę je włożyć na wózek, jeśli da się jeszcze. Tylko szkoda, że ta animacja, jak się zdejmuje skórę tym zwierzętom, jest z tej pierwszej siekery. No. A, no właśnie, jakby się dało z katany i z innych rzeczy, to też powinno być dobrze. Tak. O, dobra. Skąd? Już nie mogę, więc... Tak domyślnie chyba... zrobili. No. Dobra, więc wózek jest napełniony patyków, ja mam już 20 weku, to jadę to wyładować. A to Erwinek kiedy projektował ci Łukasz? 2 dni temu? No. Wow. Kiedyś wieczorem się mu nudziło i mówi, a to ci zaprojektuję, mówię, a to zaprojektuj mi. No i tak mi zrobił. Jedna wieża zrobiona. Lecę do drugiej. Jeszcze ci zostało patyków? No i to bardzo dużo. O proszę. Mogę, o tu jest kolejna wieża. W maleńkiej wieży. Tu chyba 40 patyków wchodzi. Ale to sporo. No, zrobi jednego patyka mi zbrakło, żeby druga wieża była skończona z patyków. Tak? No, no. Potem było tam 10, to ja chyba dałem, no. Dałem 49. Moje jeszcze. Ale i tak dosyć ładnie wchodzą te patyki na ten wózek. No ładnie, ładnie, ładnie. A tam była jakaś ten. Coś tam było do zniszczenia koło tego wielkiego drzewa. Na koniec odcinka zniszczymy? No pewnie. Jasne. Bro, kanibale, kanibale. 3 kanibale. 5 kanibali. No może uciekaj. Uciekaj, ale... Jeden do mnie podszedł, bo reszta to uciekła. Do tego jednego to zabiję. Czy był zbugowany? Wielbrzymka idzie do nas. I to bardzo spora. Dam radę. Easy, już 2 zabiłem. No 3. A sąsiednie, a co tam? Sąsiednie, bo mogę. Nie wiedziałem, że można z drzewem usiąść. I lol. Ja też nie wiedziałem. No. Ładnie to wygląda, ładnie, ładnie. No, tutaj te kanibale już... Ej, wstają niektóre kanibale, jak się nie dobije. To... A? Wstał kanibal jeden. Co jest? Bugowałem się. Ale nie. Dobra, jeden kanibal uciekł, a tak to 5 zabiłem. No i ładnie. Dobra. O, ja królik. Jadę po kolejne drzewo. Dobra, ja tam będę zbierać dalej te patyki. Hop, jedzenie, kolejne.
sanie się przewróciły. No mi też właśnie. Znaczy ja mówię noża, że twoje, bo widziałem, wiesz? No. Słuchaj tego, Łukasz, gramy sobie na moim sejwie z takim znajomym. No, no i mamy domek na takim wzgórzu. Ja zrobiłem schody do tego. Wjeżdża sobie, wjeżdża tyłem i zgadnij, gdzie wjechał wózkiem. Czekaj, bo kanibal przyszedł mnie tutaj. Idę, idę. A, to ten co uciekł. A nie, to, nie, to inne. Miałem te większe. Jeszcze jeden. Dobra, leży śmieć. A masz jakieś, Łukasz, trisapy? Co mam? Trisapy, ten. Żywice. No mam. No dałbyś mi jedną, to bym sobie ulepszył siekierę, żeby była szybciejsza. Mam dużo zębów. Tak z 10. O, dziękuję. Już mam pełne, dobra. Dobra. No to idę dalej. Taki, ten ma najlepszą pozę. Kto? A, ten tak. Właśnie, mamy dalej. To było dobre. Jak tam, Mareczku, jesteś? Oj, chyba znowu mamy low power. No nic, dobra, jedziemy tam to zabudować. Ogólnie możecie napisać, ogólnie możecie w komentarzach napisać, jak się wam podoba nowa baza. Co o niej myślicie? No nie siada, ja chcę, żebyś mi to tu zbudował, stary. Co za łoś. Dobra, tu mam zbudowane, ok. No, brakuje gdzieś jeszcze jednego, spoko. Może ten parkiet tu dokończymy. Dwa, jeszcze jeden. O, to jest ładne już, cyk. No i elegancko. Tak, Markowi znowu korki wywaliło. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ładnie. Tutaj ogólnie jeszcze jest taka tarcza do tego. Można tutaj sobie strzelać z łuku albo z dzidy, ale to wam pokażę w następnym odcinku. No i w sumie chyba tyle, tak. Dobra. Jedziemy dalej po to drzewo. Cyk. Ale żeśmy tutaj już chyba pół lasu wycięli w tym miejscu. Jedziesz, jedziesz, maleńki, jedziesz. W sumie mamy 30 minut, tak więc ja bym może proponował w tym miejscu ten odcinek zakończyć. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze raz z Mareczkiem w kolejnym odcinku z The Forest. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!